Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Pierwszy dzień nowego roku to nowy początek, obietnice życiowych zmian i życzliwości, które sobie nawzajem składamy. Kościół tego dnia oddaje cześć Najświętszej Bożej Rodzicielce Maryi oraz jej Synowi Jezusowi, który właśnie, jak przed chwilą usłyszeliśmy, ósmego dnia został obrzezany i nadano mu imię Jezus. Dzisiejsza uroczystość jest obchodzona w Kościele na pamiątkę uroczyście proklamowanego przez Sobór Efeski dogmatu wiary o Bożym Macierzyństwie Maryi. To najstarszy, a jednocześnie najpiękniejszy i najwznioślejszy tytuł, jakim czcimy Matkę Jezusa. Ona dla ludu Bożego jest również przewodniczką i doskonałym modelem do naśladowania. Przypatrzmy się zatem Maryi. Ewangelista Łukasz notuje na kilku miejscach, że Maryja zachowywała wszystko i rozważała w swoim sercu. W tym jednym zdaniu mieści się istota chrześcijańskiej medytacji. Mamy tak jak Maryja otwierać się na Słowo Boże, jak najcenniejszy skarb, przechowywać je w swoim sercu i je nieustannie rozważać. Tak przyjęte słowo wydaje w duszy człowieka obfity plon. Popatrzmy na Maryję. Była tak zasłuchana w Bogu, tak delikatna i wierna wobec Jego słowa, że słowo to stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Kiedy bierzemy Biblię do ręki, uczyńmy nasze serca na wzór serca Maryi.